Około ćwierć kilometra chodnika posłuży mieszkańcom miejscowości Ogrodzisko w gminie Chocianów. Inwestycja o wartości 60 tysięcy złotych przeprowadzona została przez powiat polkowicki, a zabiegał o nią m.in. radny Rady Miejskiej Paweł Bujak. Miejscowość Ogrodzisko, gmina Chocianów, chodnik przy drodze powiatowej. Do dziś w tej miejscowości nie było chodnika. Wykonaliśmy blisko ćwierć kilometra chodnika w pasie drogi powiatowej. Szerokość taka na tyle, na ile pozwalał nam pas drogowy. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj udało się zakończyć tę inwestycję i mam nadzieję, że odbierzemy ją w dniu dzisiejszym bez uwag. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców nie była trudna do osiągnięcia, choć w trakcie wykonywanych prac okazało się, że drogowcy natrafili na 3 niewypały. Inwestycja trwała około 5 tygodni. Staraliśmy się wykorzystać istniejący krawężnik granitowy, który wyregulowaliśmy odpowiednio tak, żeby nadać spadki podłużne i ułożyliśmy nową kostkę wraz z obrzeżem na długości 240 metrów, o szerokości 1,20 m. W trakcie wykonywania robót natrafiliśmy na 3 pociski, prawdopodobnie moździerzowe, zostali wezwani saperzy. W ciągu 2 godzin przyjechali, zabrali te pociski i odjechali.